o wiele lepiej jest się witać niż żegnać, no ale takie jest życie sportowca, piłkarza. Gdzieś droga z Widzewem została zakończona. No, życie polega na ciężkich decyzjach i tą decyzję podjąłem osobiście. Czas weryfikuje, czy podjąłem odpowiednią decyzję. Zobaczymy, jak moja przyszłość tutaj się rozwiąże, ale jestem już na 90% dogadany z innym klubem, ale szczegóły tego klubu zostawię dla siebie. Myślę, że w mediach niedługo będzie o tym pisano. Cóż, ja życzę tutaj przede wszystkim... Chciałbym podziękować przede wszystkim chłopakom, bo naprawdę super ekipa. Przychodząc tutaj może nawet nie spodziewałem się, że możemy stworzyć taką fajną grupę. No też podziękowania przede wszystkim dla kibiców, ale myślę, że przede wszystkim autorami tego sukcesu, tak, bo awansu do drugiej ligi byli przede wszystkim zawodnicy i naprawdę dziękuję za ten okres. Życzę powodzenia w tym sezonie, ale myślę, że ten awans jest na wyciągnięcie ręki, bo wiem, że tutaj chłopacy ciężko pracują, są ambitni i na pewno będą dążyć do tego, żeby ten awans kolejny zdobyć. Damian, jaka była motywacja, jakie są przyczyny tego, że podjąłeś decyzję o rozstaniu z Widzewem? No wiadomo było, że tamten rok gdzieś nie był w moim wykonaniu udany. Wiele nocy potrzebowałem, żeby podjąć tą decyzję, ale myślę, że patrząc pod kątem swojego rozwoju, myślę, że droga, którą obiorę, będzie najlepszym rozwiązaniem, bo nie ma co ukrywać, ale potrzebuję grania, jeszcze raz grania, no i grania. Rozumiem, że w tym składzie w tej chwili pod batutą Radosława Mroczkowskiego no takiej gwarancji nie miałeś. Czy rozmawiałeś na ten temat z trenerem? Domyślam się, że tak. No tak, te szanse były gdzieś matematyczne, żebym grał. Rozmawiałem z trenerem na początku obozu. Chciałem walczyć, ale gdzieś widziałem, że i czułem, że jestem gdzieś dalej od tej pierwszej jedenastki. No i podjąłem taką, a nie inną decyzję, że niestety ja klub Widzew niestety opuszczam. Damian, jak byś podsumował ten ponad rok, który tutaj spędziłeś? Dla Ciebie może nie do końca udany, szczególnie jesienią, ale wiosną wniosłeś duży wkład także w ten awans. To, co przeżyłem i to, czego się nauczyłem, myślę, że nikt mnie nie odbierze, bo naprawdę no, przyjemnie się grało przed przed stadionem wypełnionym po brzegi. No tak, no myślę, że sportowo gdzieś na drodze, gdzieś tam coś, co chwilę coś leżało i musiałem omijać gdzieś krętą drogą. Cóż, no myślę, że sportowo też gdzieś mogę wyciągnąć jakieś pozytywy, bo wiadomo, człowiek uczy się na błędach. Jest z czego wyciągać wnioski i pracować dalej nad sobą. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta Twoja na tym stadionie. Serdecznie Cię zapraszamy, kiedy tylko będziesz dysponował czasem, byś wsparł dawnych kolegów, tym razem może z trybun. I żeby to nie był, Damian, ostatni raz, kiedy tutaj się znajdujemy. Też sobie tego życzę, żeby jeszcze tutaj zagrać. No myślę, że będzie taka szansa, żeby tutaj z Wami może przeciwko Wam jeszcze wystąpić albo po Waszej stronie. Ale tak, dziękuję bardzo i myślę, że będzie mi miło gościć u Was nawet z roli kibica.